No cześć, co tam? Michał z tej strony. Oczywiście dzisiaj ze względu na to, że mamy czwartek, proponuję sobie zrobić update ZK Synca. Może tutaj warto sobie się odświeżyć, przypomnieć, zrobić jakiegoś swapa. Będzie tutaj kilka NFT-ków do wymintowania, bo no powoli się zaczyna tutaj dziać na tym ZK Synku. Także to sobie przelecimy, później jeszcze jakieś głosowania, airdropy, promocje, zniżki, giveawaye, konkursy, będzie się działo. Skoczymy sobie na moment jeszcze na Arbitrum, a później sobie przeklikamy jakieś tam głupotki, także już nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobrze, więc pierwsze co, zapraszam na bloga. W ogóle zaczynamy z tego bloga ze względu na to, że jak mam tutaj tyle zakładek, to zawsze sobie tego bloga przeciągam i wtedy wiem, skąd mam zacząć po prostu. Więc dlatego właśnie zapraszam na mojego vloga. Bloga, ciekawe rzeczy tutaj się dzieją. Dzisiaj może wrzucę jakieś nowe, a tymczasem my możemy wskoczyć sobie na Apeboarda, gdzie tutaj skanujemy nasz portfel airdropowy, na którym znajduje się 1300 dolarów. To nie jest dokładne, bo on tutaj nie skanuje wszystkich asetów i wszystkich sieci, ale po co tutaj jesteśmy? Jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, jakimi środkami możemy sobie obrócić w jedną i w drugą stronę, gdzieś tam w stronę ZK Synca właśnie. Żeby generalnie mieć tam jakiekolwiek środki, to oczywiście trzeba wskoczyć tutaj na portal ZK Sync i sobie je przebrydżować. Ostatnio prowizje są dość duże, no. Są dość duże, ja tu próbowałem zrobić jakąś taką testową. Nie będę tego teraz wysyłał, akurat fee mniej więcej 15 dolarów. Dajmy sobie depozyt, zobaczymy ile tutaj nam wyskoczy z tego MetaMaska. No 9 dolarów akurat teraz, no to także nie jest aż tak źle. Wydaje mi się, że w godzinach porannych lub nocnych, w weekendy jest zawsze najtaniej, jeśli chodzi o monitorowanie tego fee. No to tutaj mam taką wtyczkę EtherScan. Jak taką wtyczkę uzyskać? Zaraz Wam ją pokażę. Manage Extension. Tutaj musimy sobie po prostu search. EtherScan. Proszę bardzo. Dodajemy i mamy. Wtedy sobie klikamy tutaj i już wiemy, jakie jest to fee. Jak jest, no tak 30 to jeszcze nie jest źle. Jak jest 20 to już jest pięknie. Dobra, to ja tutaj biorę cel na to USDC na Arbitrum. I to USDC na Arbitrum wchodzimy sobie na Orbitera. I tutaj możemy, aj nie możemy takiego. Skoczymy sobie szybko na ZyberSwapa, dokupimy sobie tego Ethereum. Dobra, teraz się połączył, widzę. Wbijamy tutaj na tego ZyberSwapa i robimy sobie swapa nie na Zybera, tylko na Ethereum. Chciałbym sobie tutaj kupić 0,5 Ethereum i to 0,5 Ethereum wyślemy tam na ZK Synca z Arbitrum. Więc dajemy tutaj approve'a. Dajemy mu tego approve'a tylko na stówę, bo po co ma mieć na więcej. Zatwierdzamy, potwierdzamy i za chwilę swapujemy. Tak jest, confirm. 1,5 dolara za takiego swapa na Arbitrum? Och. I to jeszcze na zwrapowany Ethereum. No to ja nie wiem, czy mi to się opłaca w taki sposób. Oszukali mnie, bo tutaj było normalne Ethereum. Albo i nie, bo jak wróciłem teraz na Orbitera, to mi tutaj pokazuje prawidłowo. Także może po prostu oni mają takie oznaczenia, że to jest zwrapowane Ethereum, bo to jest zwrapowane Ethereum na Arbitrum i dlatego... No nie wiem zresztą, ale wysyłamy teraz to 0,4. Albo nawet 0,5, wysyłamy za około 6 dolarów na ZK Synca, co powinno trwać około 30 sekund, ale jeśli robimy to przez ten portal, to zajmie około 7 dni. Chociaż nie wiem, czy tam w ogóle jest opcja na ZK Sync. Więc dajemy confirm, tutaj się wszystko zgadzało. Jeśli chodzi o fee, nigdzie nas nie kroją. Mamy potwierdzenie, także to już wyleciało, niech sobie leci. A my możemy wejść na SyncSwap'a. Switch Network
i tutaj dajemy ZK Sync Era Mainnet. Jeśli nie macie takiej sieci, to powinna ona Wam się dodać, jak już korzystaliście z tego portalu. No i tutaj to już byliśmy, to wiadomo, o co tutaj chodzi. Możemy sobie zakupić na przykład trochę tych tokenów OT. Akurat ja użyję do tego mojego USDC. Wezmę tutaj sobie za 5 dolarów je kupię. Ciach. No dokładnie. Zatwierdzamy tutaj. Super pięknie. I sobie postawimy pulę płynności na przykład z tego tokena OT, czyli on-chain trading. Tutaj dostajemy gas refund. Pięknie, mi się to bardzo podoba i tutaj jak wejdziemy sobie na pula, to mamy jednego pula do Ethereum i jednego pula mamy do USDC. Ja wezmę sobie tego klasycznego akurat, my position, deposit now. I tu bierzemy maxa, unlocked OT. Możemy mu tutaj też dać maxa, bo to akurat wszystko musi wrzucić, także nam na tym nie zależy. Transaction submitted, unlocked, unlocked i już mamy wszystko, także możemy deponować. Ale halo, 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 czekaj ty mnie tutaj, bo ja widzę, że tu mi nie dodaje Ethereum. Czemu? Ja chcę w różnych porcjach mieć to, tak, tak zrobione, a nie jakieś krzywe pule będzie mi tu stawiał. Dobra, zatwierdzamy to, 4 dolary tam poszło, widziałem, ale zaraz nam tu wrócą, 2,40, no i spoko. Jeśli chodzi o te pule generalnie, no to ja je sobie tak stawiam wyrywkowo, później za jakieś 2-3 dni znowu ją sobie zdejmę. Wiadomo, że no ten kapitał, który tutaj mam na poświęcenie tego, to praktycznie mam na przepalenie. Wydaje mi się, że takie zabawy 50-100 dolarów, no trzeba tutaj poświęcić. Nie tylko na fee, ale na przykład, żeby sobie postawić te pule, ja tutaj mam dwie pule akurat i dodatkowo porobić sobie jakieś swapy, żeby nakręcić wolumen. Generalnie ten sync swap, oni będą mieć też tutaj launchpad, no i są reflinki, także jest tutaj taki program lojalnościowy, no ja akurat zbyt bogaty jeszcze nie jestem, ale nie wiadomo, kto wie, trzeba próbować, więc link będzie na pewno w opisie. A tutaj już na Orbiterze się to wysłało, a Orbiter nie ma tokena, dlatego na Orbitera warto jest wracać i czasami tutaj sobie coś wysłać. Wejdźmy sobie, co tutaj jeszcze byśmy mogli. Tego ID jeszcze sobie tutaj zostawiłem. Możemy na przykład z BUSD USDT wysłać. Albo BUSD, albo USDC. Zaraz sprawdzimy, co on tam konkretnie obsługuje. No jednak na tych sieciach, które chciałbym akurat zrobić, to można tylko Ethereum wysłać. Więc możemy sobie po prostu wejść na Stargate i użyć Stargate'a do wysłania tych tokenów, a przy okazji odhaczymy sobie tutaj jakieś transakcje również na Layer Zero. Więc ja bym chciał to BUSD na USDC i to możemy puścić na Arbitrum, bo akurat tutaj znowu nie możemy użyć ZK Sync'a, także tak się kręcimy trochę jak gówno w betoniarce. Dobra, mamy to, więc robimy sobie ten transfer z BNB na Arbitrum. Tutaj akurat 50 centów. Ja mam tutaj na tym portfelu tych asetów trochę, także mogę sobie po prostu poprzez rzucać z jednej sieci na drugą, z tej na tą, później tam zrobić swapa, tego swapa później jeszcze gdzieś tam wysłać, postawić jakąś pulę płynności i na tym to wszystko polega, żeby tutaj zrobić po prostu jak najwięcej ruchów, jak największy wolumen. Nie to, że wchodzimy raz i robimy wszystko naraz, tylko tak po trochu tutaj, raz tutaj jakiś swap, raz tam jakiś swap, tutaj jeszcze się to wysyła, dobra. Może niekoniecznie były to opcje akurat na ZK Sync, tutaj jest w kracie Arbitrum, ale do Arbitrum również sobie wrócimy, także możemy kontynuować, jeśli chodzi o naszą podróż, eksplorację ZK Synca. Tutaj wbijamy na TVR-a. TVR-a robiliśmy sobie wcześniej testnet. Teraz mamy tutaj informację, że możemy wymintować sobie NFT-ka na mainnecie ZK Sync'a. Wcześniej zbieraliśmy te punkty KP, więc jak sobie wbijemy tutaj, to łączymy się metodą Web3. Podpisujemy tutaj na naszym MetaMasku. No i proszę bardzo, ja tu mam Citizen ID wymintowane, ale tutaj jest jeszcze jakiś Guardian ID. Ten już mam wymintowany, bo to robiliśmy sobie wcześniej. Tutaj jest ten Mint Guardian NFT.
Tak jest. Jakie tutaj są koszta? 2,40. No to nic, to ja poproszę. Dobra, mamy to zrobione. Nie mam tu w ogóle jakieś punkty, coś tu kiedyś miałem, ale pamiętam, że nie miałem tego zbyt dużo. Tutaj jest 1261. Tutaj można jeszcze sobie dokupić tego, można sobie to wypłacić tak jakby do gry. No i w tej grze prawdopodobnie będziemy mogli tego używać. Mają oni aplikację już mobilną. My wcześniej sobie graliśmy w tą grę akurat, ale tutaj już jest skończone i tak to będzie wyglądać. No, zobaczymy, zobaczymy. Póki co to jest naprawdę początkowa faza, ale my już jesteśmy tutaj od dłuższego czasu. My NFT, więc dostałem takiego Sfinksa i tutaj są jeszcze kolejne. Magical Phoenix, no ciekawe co nam będą dawać te NFT-ki. Free to Mint, także nieźle. Dex coming soon, Teva Era Market coming soon. To tutaj już mamy odklepane, możemy lecieć dalej. Mint DAO, projekt z polskimi korzeniami, zintegrował również ZK Synca. Z tej okazji mamy również tutaj Free Mint, którego możemy sobie wymintować, a jeśli pamiętacie projekt, to zaczynał on na Terra Blockchain, a teraz już są multichainowi, więc ogarniają wszystkie EVM-y i tak samo mają na przykład, znaczy są pierwszym launchpadem na ZK Syncu, ale to wiecie, że tam za bardzo nic się nie dzieje jeszcze na tym ZK Syncu, więc no to nie jest aż takie duże osiągnięcie. Join Discord jeszcze. Ja na Discord jestem. Dobra, Free Mint. Mamy tutaj 24 tysiące już wymintowane. Dawaj, sprawdzimy, jak drogi jest ten Free Mint. 3,20. No, taki chyba mały kebab, albo może frytki. Dobra, poszło. Mamy sukces. Tak wygląda ta moja karta. Jeśli tutaj będzie, powinien być jakiś airdrop dla hodlerów tamtego tokena, ale jeszcze tego tokena nie ma. Wiem, że zmienili oni tutaj tokenomię i jest bridge do NFT. No chłopaki dalej cały czas pracują, także zapraszam do wymintowania sobie tego NFT-ka, a zawsze to jest jakaś dodatkowa akcja na ZK Syncu, a my tymczasem wbijamy na DAO Maker i tutaj mamy dwa głosowania. Legends of Elysium. Podobno to jest fajna gra, kryptoekipa ją tam szyluje i Atomic Wallet bardzo możliwe, znaczy będzie mieć airdrop, skoro tutaj już jest zapowiedziany, to znaczy, że możemy głosować. Fajnie by było się dostać. No ciekawe, czemu tak późno ten Atomic Wallet. Pamiętajcie, jak był hype na tokeny właśnie walletowe po tej akcji z FTX-em, typu Trust Wallet i ten SafePal zrobiły fajne wyniki, no i Atomic tutaj stwierdził, że też by chciał. Dobra, więc wbijamy na głosowanie. Żeby tutaj głosować, trzeba mieć zrobione KYC, no i dobrze jest mieć jakieś środki na tym portfelu, ponieważ oni tutaj obliczają tak zwany wallet score, który daje nam dodatkowe punkty właśnie za trzymanie jakichś środków na tym portfelu. A dodatkowo można jeszcze tutaj nagonić za followowanie Twitterów i różnych innych akcji. Jest tutaj jeszcze dodatkowy bonus. Ja mam 17 punktów. Notification bell. 50 wallet score up. No włączmy im to tutaj, żebyśmy mieli powiadomienia. Jak tak chcą, to niech tak jest. No i dobra, super. Tutaj jest jeszcze jakiś research page i dodatkowe punkty za staking tokenów DAO. Ale tutaj jest fajna promka, jeśli kupiliście tokeny DAO właśnie podczas rejestracji, to będą one liczone razy 10, ale zgaduję, że tylko przy tej akcji. No i można tutaj jeszcze się podzielić reflinkiem, co oczywiście zrobię. Proszę bardzo. I oprócz Legend mamy jeszcze Atomica, tutaj ta sama historia. Wbijamy na vote, mamy 4 dni i 22 godziny na głosowanie, podpisujemy na naszym portfelu i czekamy, aż nam tutaj obliczą ten nasz wynik. Success, proszę bardzo, no też 17 punktów, bo to generalnie powinno być zawsze mniej więcej tyle samo. Oni patrzą na różne sieci, ale z tego co wiem, to nie patrzą na wszystkie, tylko na te główne. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy jakiś MetaDOS. MetaDOS, też tu mogę głosować? Też mogę głosować. To jedziemy, czemu nie? Podpisujemy się na wszystko.
I czasami można tutaj trafić jakiś airdrop. Jeśli chodzi o ostatnią akcję z Floixem, to nie dostałem żadnego info od teamu, ale jeśli by projekt został przegłosowany, to bardzo możliwe, że tutaj pojawi się później launchpad. Dobra, wszędzie mamy 17 punktów. Możemy lecieć dalej, a tutaj mam, proszę Państwa, ekskluzywną akcję tylko dla osób, które skorzystają z mojego linku. Wydaje mi się, że jest to fajna akcja, a dodatkowo są tutaj dość duże szanse, bo jest to akcja tylko i wyłącznie dla nowych użytkowników, więc jeśli oglądasz ten kanał, a na przykład masz konto, to musisz założyć konto swojej siostrze, dziewczynie, mamie, babci lub komuś. I wtedy wpłacasz $100, robisz wolumen sobie na $200, sprzedajesz USDC do USDT razy 2 i cała akcja trwa do 11 maja. 12 maja ogłoszę zwycięzcę. Jest tutaj jeden z głównych warunków, to to, że musi uczestniczyć 50 osób. Aha, i KYC jeszcze level pierwszy tylko. Także zapraszam do sprawdzenia linków w opisie do wygrania iPhone 14 Pro Max. A tutaj jeszcze jest dodatkowa akcja na Sui. Bybit Sui oczywiście. Więc jeśli robicie retweety, to również Wam tutaj dam ten link. A tutaj jest jeszcze chyba jakiś glim do wypełnienia. Jest giveaway na $1000. Social giveaway. Dobra, spoko. Link do tego tweeta będzie również w opisie. A my lecimy dalej. I co tutaj jest? Keystone Pro! Uwaga, bo została reaktywowana moja promocja znowu, więc tutaj mamy akurat ten model Essential, ale sprawdzimy to tak, dajemy Apply i proszę bardzo, wszystko działa. Więc tym razem ten kod będzie aktywny do końca maja. Te modele Essential, które są tutaj, to są po prostu bez czytnika linii papilarnych i one powinny po zamówieniu maksymalnie 4-5 dni powinny być już u Was w domu, a jeśli chodzi o te wersje Pro, to będą one wysłane pod koniec maja, więc na Dzień Dziecka już powinien dla Was wylądować taki Keystone w skrzynce pocztowej. Ładuje się, ale zaraz Wam coś pokażę, bo zrobiłem ostatnio update, a no, często do mnie piszecie też, że robiliście update na przykład na tym bardziej popularnym portfelu, tym co wygląda jak taki USB stick. Więc mamy tutaj poprawione lekko menu, proszę bardzo, widać asety, jakie możemy tutaj przechowywać. Dodatkowo, jeśli chcemy się połączyć z naszym portfelem software'owym, tutaj macie, oj nie, pokażę mi, tutaj macie nowe, również odświeżone menu z ikonami, macie dodany portfel BitKeep, tak samo Safe, nie widziałem wcześniej, Petra od Aptosa, Sender Wallet od Near, Block Wallet. I mamy jeszcze trzy aplikacje DeFi, które są tutaj stacjonarnie. Mamy Zapera, Yield Finance i SushiSwap. Dobra, spoko. Serdecznie polecam. Jeśli będziecie na NBX-ie, to będzie również opcja do wygrania takiego portfela na naszych warsztatach o bezpieczeństwie kryptowalut, gdzie Was serdecznie zapraszam oczywiście. Wiem, że naganiam, ale im bliżej tego wydarzenia, tym po prostu muszę częściej wspominać. Nie zostało już zbyt wiele biletów, 81% sprzedane, cały czas możecie liczyć na 30% zniżkę. Z kodem Hajsoholicy dostajecie w sumie 40%. Lecimy dalej. Ostatnio wyszły informacje właśnie o zrzutach tokena Arbitrum na różne DAO. No i jeśli chodzi o CyberSwap, oni właśnie tu mają fajny pomysł, jak można to wykorzystać. To znaczy, że zboostują nagrody za staking tokena od CyberSwap. ZIP on się nazywa. ZIP. Wejdźmy sobie tutaj. Tak myślę, może zakupić sobie testowo trochę tych tokenów, bo ten Vault wystartuje za 90 dni, także spokojnie macie tutaj czas. Widzicie, tutaj jest jeden taki pool, no i jest wrzucone 500 Arbitrum dziennie i 607 tokena Zyber, Zyber czy jakoś, Swap. Ja sobie kupię testowo tego Zybera. Dobra, mamy połączenie, tutaj Wam jeszcze pokażę wykres, jak on wygląda, no wygląda tak jakby uklepywał sobie tutaj glebę. Mam nadzieję, że coś z niego będzie. Jeśli chodzi o tego poola, no nie ma tutaj zbyt wiele transakcji, 256, market cap 2 miliony, płynność na 200 tysięcy lekko ponad. Więc bierzemy go za $50, 66 sztuk. Dajemy tutaj approve. Co on mi raz pokazuje 60 sztuk, raz mi pokazuje 6 sztuk. Stoi poniżej dolara, także powinno być 60.
Złapuj mnie to, a ja sobie wpiszę jeszcze w CoinStatsa. Jeśli nie używacie żadnych portfolio trackerów, to ja serdecznie polecam właśnie CoinStats. Jest to akurat płatny, ale mi wystarczy ta wersja darmowa. Ale słyszałem, że podobno jedna polska firma również pracuje nad takim narzędziem, także możliwe, że będziemy mieć nasz własny polski coin tracker. Portfolio tracker to znaczy. Dobra, tutaj już mamy wszystko. Jeśli chodzi o Times Finance, zamknięta jest runda publiczna. Niedługo powinni reaktywować ich testnet. No i bardzo możliwe, że niedługo również pojawią się nagrody. Dobra, wracamy na tego Zybera, bo się tutaj rozgadałem, a trzeba to wrzucić przecież na staking. Walimy tutaj maksa, dajemy approve'a. Zatwierdzamy, potwierdzamy, approve. I dajemy tutaj stake. Tak jest. Dobra, super. I niech to sobie na nas tutaj pracuje. Nie otwieram tutaj zbyt dużej pozycji, bardziej tak demonstracyjnie, ponieważ nie trzymam na tym portfelu zbyt dużych środków, ale skoro informuję o akcji, to również po prostu chciałbym z niej skorzystać, bo co mi z tego, że ja wam powiem, że tutaj jest akcja, jak ja tego sam nie robię. Dobra, ten on-chain trading tutaj robiliśmy sobie testnety wcześniej. Tu mam, tamta wersja to była testowa akurat. On-chain trading. O tym projekcie wam również wspominałem już wcześniej. Również pewnie warto będzie sobie tutaj zrobić jakiegoś swapa, co ja właśnie uczynię. Tutaj 2 dolary chciałbym sobie tylko szybki taki swap. Ciach, dziękuję. Sign. A tu DAOmaker jeszcze mi się podpisuje. Dobra, mamy ten swap. 3,50 akurat, ale oni nam tutaj też chyba oddadzą to fee. Nawet jeśli nie informują, to wydaje mi się, że powinni oddać. Także ten on-chain trade, kolejne miejsce do wykonywania swapów. No i oni tutaj mają już swój token, także raczej airdropa tutaj nie będzie. Ale aplikacja fajna, działa, sprawna, także wszystko spoko. Tego DCA wam pokazywałem wcześniej, Auto DCA. Tutaj ten projekt, który można używać do automatycznych transakcji. No i on działa na Arbitrum i na ZK Sync. O, proszę bardzo, ZK Sync i Arbitrum. Ja wrzuciłem sobie tutaj 10 dolarów na ten staking i też skupuję te tokeny. Sprawdźmy sobie, po jakiej cenie one są. Tutaj jak wejdziemy sobie na Home, Start DCA, to ja skupuję trochę Ethereum na ZK Synku, Arbitrum skupuje tego DCA. Więc jeśli chodzi o DCA, to tutaj average buying price będzie 19. Możemy sobie wejść 19. Czyli no spoko, jestem do przodu, tak jak widać. Na razie to działa. Ktoś tam mówił, że to możliwe, że to jest rug pull, bo tutaj jest bardzo mała płynność. 82 transakcje były tylko dzisiaj zrobione. Także no raczej tego nie ma zbyt wiele. Market cap jest 1 000 000. Ja postanowiłem zaryzykować po prostu i poużywać trochę tej platformy. Market cap, jeśli chodzi mi o te wszystkie zablokowane tokeny, bo tak to właściwie market cap to jest tylko 300 tysięcy, także nie ma tutaj tego dużo. To jest taki shitcoin, no, tak jak widać zresztą. Niedawno był dopiero listowany. Dobra, możemy lecieć dalej. O tym Venom testnecie jest bardzo dużo, ale na razie tego nie robię. Słyszałem, że tam sieć padła, jest bardzo ciężko to zrobić, trzeba 2 melisy do tego wypić. Także możliwe, że się pojawi później, ale zaspamowali mi w jeden dzień całego YouTube'a. I nie za bardzo mi się podobała ta akcja, bo wyglądało na to, jakby szukali atencji. Może to był jakiś zaplanowany rajd, nie wiem, ale jest coś takiego i bardzo możliwe, że to później nagram. Podobno tutaj airdrop już jest potwierdzony i mają jakieś duże finansowanie. Jeszcze nie miałem czasu na to patrzeć, ale możliwe, że sobie wrócimy. Lecimy dalej. Wbijamy na Galaxę i sprawdzamy, jakie tutaj mamy NFT do odebrania. Mamy... Czemu mi on zniknął? Tutaj jest jakiś Jedi Swap. Możemy to obczaić. Raz na jakiś czas warto jest się tutaj zalogować i sprawdzić, czy mamy coś do odebrania. A nawet jeśli nie mamy nic do odebrania, to warto jest sobie sprawdzić, bo tak jak widać, czasami można coś tutaj odebrać. A to tylko kilka kliknięć i czasami już jest po robocie. Dobra, to mamy odhaczone. Jeszcze widziałem, że coś tam było. Tutaj ten mi zniknął. DAO Starter i tu jest jakiś Fair Liquidity, coś takiego. Na Arbitrum to się odbywa. To sobie zmienimy i sklejmujemy. Tu chyba jakiś launchpad oni robią. Dobra, to mamy sklejmowane.
Teraz walimy tego. DAO Starter. To jest na Binance i to jest Shardium Switch Network. Jakiś Shardium DAO Starter tutaj się pojawił. Dobra, klejmujemy to. I kolejna akcja. Możemy zawsze sobie wbić, jak nam się nudzi, na Layer 3. Tutaj kliknąć tego GM-a. GM zrobiony. Jeśli chodzi o aplikację... A, Slingshot Wallet. Gdybyście potrzebowali jakiegoś kolejnego portfela, Slingshot to wtedy obsługiwał NIR, ale oni go zrobili chyba multi. I tutaj też był jakiś airdrop, pamiętam, do zebrania. Jeśli chodzi o Layer 3, to zawsze warto tutaj zajrzeć. Możemy wejść sobie tutaj na ZK Sync. Czasami pojawiają się jakieś fajne zadanka. How to swap on Spaceswap. Proszę bardzo. Begin. Continue, continue, continue. Ethereum do USDC to wydaje mi się, że już swapowałem, ale nie, niestety nie. Więc wejdźmy. To ja bym sobie chciał na przykład sprzedać trochę Ethereum do dolara. To nie jest ważne, w którą stronę robimy tą transakcję, byle żeby ją zrobić. Ale 3 dolary aż kosztuje mnie fee tutaj, więc dość drogo. Dobra, mamy to. Teraz możemy sobie wrócić tutaj. Verify. Poszło, super. Share this quest. To akurat nie potrzebujemy. Czy potrzebujemy? Musimy puścić tweeta z tym właśnie tekstem. Także robimy tak. Dajemy tutaj tweet. Wracamy. Verify. Jeszcze nie. No ale tweet siedzi. 19 sekund. Czasami trzeba tutaj poczekać kilka minut, zanim oni to zweryfikują po prostu. Więc dobra, nie będziemy tutaj czekać. Możemy dać continue. What is SpaceFi? Cross-chain Web3 platform. Continue. Which chain does SpaceFi primary operate? FMOS and ZK Sync. Continue. Jaki jest initial supply? Nie wiem. 60 milionów. What is the name of SpaceFi community? Spacer? Continue. Super. Tutaj to zawsze jest piątka. No i elegancko. Tylko tego tweeta jeszcze tutaj musimy zrobić. No nawet nie, bo to jest optional. Dobra, to przelecieliśmy już sobie chyba wszystko. O, tu wam przypominam, żebyście sobie odebrali cukierki. Bo ja nie pamiętam i też musi ktoś przypomnieć, więc ja również przypominam wam, żebyście sobie cukierki odbierali z CoinGecko, a możliwe, że kiedyś coś z tego będzie. A jak nie, to możemy sobie wymienić tutaj na jakieś nagrody, jeśli będą aktywne. Więc to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, yo!